No, dzisiaj, kochani, na stole nie polski sprzęt Unitry, ale Panasonic DVD A350, który po prostu włącza się, ale nie reaguje na mechanizm. Jest standby. Mamy napis welcome DVD World. No i jest taki ból trochę, że przy próbie wyjęcia kasety tej płyty właśnie brak reakcji na przełączniki, a po jakimś czasie na wyświetlaczu pojawia się locket. Przy próbie wyłączenia locket zablokowany. Na czym to jest zrobione w ogóle? Słuchajcie, Panasonica Dolby M67750EXB. Oczywiście sterownik, który będzie podejrzany, któryś z tych układów może być podejrzanym układem, który po prostu steruje serwem, mechanizmem. Standardowy BA 6849 FP. I tutaj ten drugi to jest jakiś bodajże AN. Nie widzę dokładnie, ale być może to jest 8613 NSB. No dobra, będziemy sprawdzać przede wszystkim, co mu się dzieje, przetworniczkę, czy mamy wszystkie napięcia tutaj na wyjściu, czy mamy tutaj wszystkie sterowania. Tędy idzie też i szyna, i napięć, i protektu. Wyjście. Musimy znaleźć do tego serwisówkę, schemat. Ciekawostka. To jest klasa tego sprzętu. Tak w podobie jak Technic zrobił podrobione klasa A, czyli 2A razy A. Jeśli to jest klasa A na scalakach, jak widać preampy, to są preampy do wyjścia, to jest 5.1. Dobrze mówię? Tak, 4.1, czyli 5 kanałów. Efekt Suronda. No i zobaczymy, no co tutaj jest. Virtual Surround System. Surround Sound. Wirtualny Surround Sound. Dobra, bierzemy się do znalezienia serwisówki i po numerze szasi WJB94304. Tutaj mamy to samo WKU05, nie, 22 to jest model bodajże wybity. Nie wiem, czy to będzie widać, słuchajcie, ale tu jest na szasi wybity model. Tak samo tutaj mamy serwisówkę, znajdziemy według numeru. Są numery podane, także nie ma problemu. No będziemy tego szukać zaraz. Próbujemy go odratować. Panasonic DVD A350. Według instrukcji wystarczy włączyć, zostawić go włączonego w tej pozycji na welcome prosto po gniazdku, przynajmniej na pół godziny do półtora godziny, zależy ile było prób. Jeśli było prób 8, to zostawić go na 4 godziny włączonego w ten sposób. Także słuchajcie, ja zostawiam włączonego na 4 godziny, tu go podpiąłem pod telewizor, chociaż i tak nic nie wyświetla, i tak nic nie wyświetla. I prawdopodobnie on powinien sam wrócić do standby po tym czasie, który zostało założona blokada. Była blokada bodajże założona właśnie nagrywanymi płytami. Jeśli player wykryje nagrywaną płytę, nieoryginalną, to blokuje po prostu odtwarzacz. Ewentualnie jest jeszcze możliwość zdjęcia hasła albo założenia hasła z pilota, którego nie posiadam. No i tu się zaczynają schody, słuchajcie. Zobaczymy, co wyjdzie po kilku godzinach, a ja sobie w tej chwili zajmę się czymś innym i będziemy ciąg dalszy zaraz po 4 godzinach. No zobaczymy, czy to pójdzie, zdejmie, czy nie zdejmie tej blokady. Słuchajcie, może źle powiedziałem, że nagrywaną płytę. Chodzi o rodzaj nośnika, o region, w którym jest zapisany. Zobaczymy. Jeśli się uda zdjąć, to się uda. Jeśli się nie uda, to są dwa uda. DVD A350, słuchajcie, w tej chwili po pół godziny, już po pół godziny minęło i
No i dalej jest tak jak jest. Dobra, poczekamy, zobaczymy. Jeśli to nie zejdzie, to będziemy się dobierać do pamięci flash pewnie. No słuchajcie, dzisiaj na warsztacie AT9115, który właśnie do mnie dotarł. Ja tutaj spróbuję go rozpakowywać. Jest oczywiście opis mniej więcej, co go boli. Czyli do naprawy podświetlanie skali, przestrojenie amplitunera przede wszystkim, naprawa programatora. No i sprawdzimy jeszcze resztę tutaj, potencjometry na przykład, czyszczące przełączniki przeczyścimy, chociaż stan jest widać tak jakby był po czyszczeniu. No i zaraz zobaczymy, no, co tutaj się z nim działa. Zobaczcie, jak fajnie pozabezpieczał właściciel tego sprzętu. O, nawet stroik owinięty. Słuchajcie, pięknie. Będziemy zaraz doprowadzać go do stanu perfekt. O właśnie, razem z tym się zdjęło. Razem z kółeczkiem od basu. W sumie dobra, nie ma co go zakładać, bo i tak będziemy zaraz ściągać panel, żeby dojść do żarówek. No i do isostatów. No dobra, podłączmy go, sprawdźmy, co się z nim dzieje. A więc tak, włączyliśmy go i słuchajcie, coś tutaj we wzmacniaczu jest ok. No bo tak jakby słychać cokolwiek, jak przełączam na tuner. No i dobra, ustawiłem tuner, włączam FM. Loudness, nie ma co, balance, treble do końca, bas, no prawie do końca. O, słychać trzeszczenie delikatnie basu, ale słuchajcie, tuner jest całkowicie martwy. To nie jest tak, że to jest tylko przestrojenie, tylko po prostu trzeba będzie teraz szukać dokładnie napięć, o co chodzi z tym tunerem. Ani heterodyny nie ma. W ogóle całkowicie tak jakby prąd nie docierał do tunera. Tuner FM. Tuner FM. Ustawiłem tuner FM. Coś w głośnikach słychać, więc speaker działa. I zero. I proszę ja was, zero. Całkowicie martwy sprzęt. To co, bierzemy się do roboty, nie? No słuchajcie, po wymianie bezpiecznika tutaj od spodu, on jest zamontowany tutaj w tym miejscu na samym dole, o tu. Tuner ożył, także nie jest źle, słuchajcie. Myślałem, że będzie gorzej. No dobra, poszukajmy od razu heterodynki tutaj. Gdzie jest czujniczek? O, antenka. 78, to gdzieś 60, coś powinienem mieć. Jest. Słuchajcie, jest. Jest, będzie, będzie. Tę stronę ma 74, to przeleciałem, dobra. A co ona taka słaba? Grunt, że w ogóle jest. To już jest wites. To jest stary zakres UKF-u. 78 minus 10,7 to jest 68 z kawałkiem. Czyli tutaj coś mi nie pasuje. Moment. Nie no, to jest tutaj 68, a ja tu na skali mam końcówkę zakresu. Czyli po prostu muszę lecieć w tę stronę i ona gdzieś tutaj będzie. Stawmy 80. O, nawet coś zaczęło odbierać, słuchajcie. Ktoś tu konwerter wstawiał, czy już próbował grzebać? Było próbowane grzebać, no. Słuchajcie, było próbowane grzebać. Zobaczymy, czy tutaj stoi heterodyna gdzieś. No tak. Słuchajcie, już heterodynę ktoś tutaj próbował grzebać, właśnie zauważyłem wyjęte C10. Tutaj też wyjęte
No dobra, za chwileczkę spróbuję ogarnąć tą głowicę, zobaczyć co było zrobione, co jeszcze nie jest zrobione i tutaj mam schematik tego amplitunera już na stałe, mam tutaj opis przestrojenia dokładnie, o widzimy na tej tabelce co trzeba zrobić, która wersja trzeba odnaleźć, bo są dwie różne wersje tunerów, głowic, wersja pierwsza, wersja druga, tutaj trzeba to wylutować, czyli C1, C10, C12, C26 w tej wersji, C18 zamienić na 47 pico, w pierwszej wersji było brak C125 od spodu płytki, a w tej drugiej wersji tutaj akurat w tej trzeba od spodu płytki wylutować 6,8 pico. Wylutować od spodu, odwinąć jeden zwój z L7, proszę bardzo, jest cały opis, jest wszystko jak byk. Dobra, za chwileczkę wracamy, tylko posprawdzam co tu było już zrobione, a co jeszcze trzeba zrobić. Słuchajcie, jest praktycznie, został on już wcześniej przez kogoś przestrojony. Heterodyna, z tego co widzę, no to troszeczkę jest rozbieżności, ale łapie całe pasmo, słuchajcie. I jest na tej zasadzie, że jest troszeczkę pośrednia, z tego co widzę, jest odstrojona, bo mam zamiast tutaj 600, to 625, a tu łapie, słuchajcie, tutaj łapie środek. Środek, ok. No i jest słaby sygnał, jak widać. Nawet bardzo słaby sygnał. Bo mamy odstrojenie o 200, o 20. Zaraz zobaczymy z automatu, sobie się dostroimy tutaj do tej heterodyny naszej. O 21. O 21 kHz jest przesunięcie, słuchajcie. 21 kHz. Częstotliwość pośrednio się stroi tymi dwoma filtrami na wyjściu, na max sygnału z detektora. Tutaj ustawiamy oczywiście sobie równiutko 2600, o 2600. Ustawiamy teraz heterodynkę na częstotliwość, na wskazanie, o na wskazanie. Tutaj jeszcze jeden, z dokładnością do 1 Hz praktycznie można to zestroić pośrednio. Jest, stoi równiutko, tutaj jak widać stoimy równiutko, a tu ledwo mamy sygnał, mamy przesunięcie, ale to jest nieduże przesunięcie, także tutaj naprawdę nie ma co się obawiać, tylko trzeba po prostu wziąć sobie filterek z wyjścia i dostroić na max sygnału. I za chwileczkę wrócimy, bo się karta kończy, jeszcze 30 sekund. Tu mamy 12.00 pośrednią. O, ustawmy się na początku równo na 10.7. OK, mamy 10,7 i nasza, i tutaj mamy częstotliwość heterodyny idealnie 118,6, 107,9 odbierane radio. Jak widać już teraz równiutko stoimy w częstotliwości, słuchajcie. Nasza pośrednia stoi idealnie w częstotliwości. No, słuchajcie, teraz tak, zestroiliśmy, żeby w tym, akurat w tym amplitunerze, żeby podnieść czułość i zrobić to tak, poprawić troszeczkę fabrykę, to tu w tych filtrach wstawia się kondensatorek od 3,3 nawet do 15 pico, a nawet i do 20 pico, to jeszcze zależy jak tutaj dalej mają wzmocnienie ten tranzystor wzmacniacza. Jeśli ten tranzystor jest kiepskiej jakości, to można dać tutaj nawet i 22 pico. A dokładnie ten kondensatorek ja wam pokażę za chwileczkę na schemacie, słuchajcie, gdzie go się wstawia, gdzie on się ma siedzieć na schemacie, gdzie fabryka po prostu zrobiła w ten sposób, że to jest odwzorowana głowica już wcześniej do innych radii, odtwarzaczy, tu amplitunerów, tunerów.
gdzie to wszystko było w jednym ekranie, a te dwa filtry, one są sprzężone tylko z tego powodu, zobaczcie jak tutaj zrobione są, są ściśnięte do siebie, żeby jak najwięcej tutaj przeszło z jednego na drugiego przez te cewki. Ale zamiast, i to powinno być ekranowane w osobnym ekranie i wtedy nie trzeba by było tego kondensatora. Ale że tutaj nie mamy w oryginale żadnych ekranów, ja dostawiam po prostu kondensator i zaraz wam pokazuję na schemacie, gdzie ten kondensator na tej głowicy powinien siedzieć. Zobaczcie. Tu mamy sygnał z anteny, trafia na wzmacniacz ten pierwszy, antenowy, tutaj w tym miejscu, o tu, w tym miejscu. I leci tutaj sobie dalej na mieszacz. Z heterodyny idzie sygnał z heterodyny tędy, o tu, tu już z zamieszaczem na PP2 i tutaj mamy już mieszacz i dalej filtr 10,7, nie? Czyli już tutaj wychodzi przez ten filtr dodatkowy wzmacniacz, przez ten filtr wychodzi już nam 10,7 wyjście pośredniej, czyli pomieszana częstotliwość z anteny i dodana częstotliwość z generatora, to jest nasz generator i ten L4, L5, ten kondensator jak widzicie ma tylko, to powinno być w jednym ekranie jako, no bo którędy ma przejść te WC z L4 na L5, no tylko tyle, że jedna nadaje, druga odbiera, nie? Wstawiamy tutaj, w tym miejscu, nie z tej strony, bo z tej strony tutaj mamy zasilanie 21 V. Wstawiamy z tej strony, o, na tych końcach, nie z tej, o tutaj dodatkowo kondensatorek między L4 a L5. I ten kondensatorek właśnie został tutaj podstawiony, to jest dokładnie, moment, może łapnie ostrość, ok. Ten kondensatorek podstawiony jest z tej strony. I słuchajcie, jest wszystko tacy. Zobaczcie, sygnałek od razu jest niebo, ziemia, ale nie mamy stereo. Musimy jeszcze zestroić dekoder stereo. Zobaczcie, nawet na full sygnał niektóre stacje odbierają. Się dostrajamy, ok, jesteśmy. Już pośrednia została zestrojona. Zestrojony został już poziom sygnału. Jeszcze można troszeczkę poprawić ceweczkami, w sumie to nie ma sensu, bo słuchajcie, w tych radiach, akurat w tych ZRK 9100, 9115, najgorszą czułość mają te stacje na wysokich częstotliwościach. Jeśli te na wysokich częstotliwościach uda się wam doprowadzić do stanu chociażby takiego, jak tutaj widzicie, to na niskich częstotliwościach na 100% jeszcze możemy sobie trochę poprawić, będzie ok. Ja tutaj sobie jeszcze, jak ten kondensatorek dostawiłem, to teraz sobie jeszcze poprawię, może uda mi się wzmacniaczem jeszcze podjechać. O. Trochę odstroiłem się, dobra. Oczywiście wszystkie strojenia robimy bez AFC, bez FM mute, bez niczego, to ma być czyste radio, bez żadnych upiększaczy, nie? Zobaczcie, jeszcze może mi się uda podjechać troszeczkę z sygnałem na max, ile tylko się da. I jeszcze układem filtra wejściowego, bo czasami jest, o właśnie, czasami jest wina tylko ceweczki. To nic, że wysokie częstotliwości dostrajamy, słuchajcie, że dostrajamy tymi kondensatorami, ale jeśli filtr będzie pokręcony, ceweczka, to i tej wysokiej nie łapniemy, nie damy rady. Po prostu niskie częstotliwości łapiemy, ustawiamy sobie, zaraz, momencik, ustawiamy sobie na max cewkami, nie? Czyli filtrami. I teraz jeszcze jeden myk. Tu jak mamy pośrednio, to ustawiliśmy sobie już to pośrednio, żeby stroiła nam na 10,7 MHz, tak jak widzieliście przed chwilą. A tutaj to są filtry wyjścia z głowicy, czyli to są te, dokładnie L9, o te tutaj. Filtr 10,7, L9 i L10. I nimi musimy ustawić też max poziom sygnału. O, słuchajcie, możemy jeszcze podjechać sygnału. Tutaj już nie pokręcimy sobie częstotliwości pośredniej, bo to jest tylko filterek.
To jest filterek, który musi wytłumić, mieć ostre zbocze. Na wobulatorze byłoby to lepiej widać, ale słuchajcie, już jest sygnał, kurde, konkretny. Myślę, że będzie ok. Przejedźmy sobie tutaj. U mnie tutaj są duże zakłócenia, ale jak łyknie stację, to od razu na dzień dobry jest full, nie? No. No dobra, ale brak stereo, nie? Czyli jednym słowem, za chwileczkę wracamy. Podłączymy się pod nóżkę, numer, zaraz musimy wejść w schemat, to jest UL Stakeholder Stereo 1621, sprawdzić pilota, 225 kHz. Po prostu ustawimy pilota, jeśli stalak jest w porządku, to ustawimy sobie, to będzie wszystko cacy, 16 jest tutaj, na którym jest pilot. 228 kHz, zobaczcie, akurat w tym tunerze jest, o tutaj mamy rozpiskę. 228 kHz, nóżka numer PP8, to jest punkt PP8 do pomiaru, PP8. No to szukamy PP8, tak, musimy wziąć sondę oscyloskopu, dopiąć sobie ją do masy jednoręko, to tak trochę dziwnie, ale zobaczcie, można nawet jakby to przysłowiowe z palcem w dupie to zestroić. PP8, PP8, PP6, PP7, PP8, mamy tutaj kołeczek, zobaczcie, się podepniemy pod kołeczek. Tu w tym miejscu i zobaczmy, co mamy tutaj na oscyloskopie, co my mamy tutaj jako częstotliwość time frequency. O, tu w ogóle, kurde, nie mamy przebiegu, słuchajcie, dlatego nie mamy stereo. No jest tu jakaś częstotliwość, ale to nie jest to, co powinno być. Tutaj powinien być ładny trójkąt. Momencik, momencik. 500 V, 500 mV, trochę mało. Czy ja dobrze podłączyłem masę? Dobrze podłączyłem masę. Jednym słowem, pokręcimy troszeczkę tym PR-kiem. Zobaczymy, co tutaj mi się, się zmienia częstotliwość. Słuchajcie. Frekwencji. Time. No kurczę, co mu jest? Auto. Frekwencji. Czemu nie łapie częstotliwości? Co tu ostatnio się dzieje z tym? Może faktycznie mi ta sonda, kurczę. Dobra, ale to nieważne. To weźmiemy sobie tu ten pomiar tej częstotliwości z prosto z nóżki stalaka, a nóżka stalaka to jest 15. Odpinamy. Słuchajcie, muszę, o Jezu, muszę to wybrać. I zmierzmy sobie ten pomiar. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Jest. No, tu mamy całkiem co innego, słuchajcie. Moment. Muszę teraz trzymać. Auto. No, już mamy trójkąta i teraz frekwencji. 218, słuchajcie. 211, a ma być 228. No to ustawiamy sobie tym PR-kiem częstotliwość. PR. Tu są dwa tylko. Jeden jest poziom mocy, drugi jest 190, zjechałem. 218 ma być, 217. Moment. Tu jest tylko poziom RMS-u, to nie. A ma być 228. O, nie trybi, słuchajcie, nie trybi. No i brak stereo. I wszystko jasne. 200. Ale to coś jest nie tak, chyba, wiecie, co wam powiem. Coś mi, kurde, ta sonda zaczęła
świrować, jak włóczę zacząłem nią mierzyć. Trzeba będzie ją po prostu wymienić sondę, bo jak przekręciłem na maksa, to stereo się pojawiło nawet przy niskim sygnale, słuchaj. Ale strasznie sygnał spadł. Nie, sygnał nie spadł, ale już jest stereo. Teraz zobaczymy, czy to brzmi w stereo. Jeszcze spróbujemy zobaczyć, czy tutaj faktycznie to jest wina wskaźnika. Moment. Ustawmy sobie jakąś słabszą stację, nie? Na przeglądach. Korzystasz też przy sprzedaży, bo... Tutaj jest najsłabsza stacja u mnie na samym początku skali. To jest ruska stacja. O. A tu mam polskie radio 24. Chyba jest wszystko ok, tylko tamta stacja była taka. 2019 roku, czyli równie dobrze skończyć, mogło się skończyć nawet w grudniu 2019 roku. Strasznie dużo czasu swoją drogą zajmuje tym eurokomisarzem. Czyli już praktycznie coś tutaj jest nie tak z kondensatorkiem od generatora. Któryś z tych kondensatorów jest... Albo coś go obciąża, no. Po prostu na tej zasadzie, że słuchajcie, obciążenie może być, ale jeszcze łyknie te stereo, jeszcze łyka, jak widać. Poziom sygnału jest też ekstra. Efekt końcowy za chwilkę. Jak złożę. Efekt końcowy to jeszcze za kilka minut. No, za godzinkę, bo... Znaczy za chwilkę. Bo trzeba tak, programator nie działa, można obracać i tego, trzeba robić programator, trzeba zrobić jeszcze w nim podświetlanie tej skali. No radyjko opanowane jest, jest 10,7, wszystko pięknie stoi, jak widać. O, jakieś słabe, dalekie stacje też odbiera. Dobra, za chwileczkę będziemy działać dalej, jak zrobimy programator. No wykręcamy cały panel i robimy przy okazji podświetlenie. No i tak, tak jak myślałem, słuchajcie, wszystkie te strojki są popękane. Tu musimy... Tu jest specjalnie tak zrobione, także to nie jest odkręcone ani nie połamane. Z tego co tutaj widzę, tylko to jest specjalnie, żeby dopasować potem do panela, do otworów, żeby nam weszły w otwory te strojki. Ona jest przykręcona z tyłu. Ok. Troszeczkę jeszcze to pościskamy. No i przy okazji, jak mamy dostęp do żaróweczki, nie? Zrobimy na tip-top. No słuchajcie, opaseczki są pozakładane, sprężynki pozaciskane, wszystko pracuje tak jak powinno. Jeszcze zostały żaróweczki, nie diutki. Za chwileczkę będziemy sprawdzać, czy do nich w ogóle napięcie dochodzi. No i tak, podświetlanie jest, wszystko jest git. Jest zrobione i co, będziemy zaraz je skręcać. Próbować je poskładać do kupy. Słuchajcie, efekt końcowy jest taki, że odbiera bardzo pięknie. Programator działa bez żadnego problemu. Arch też trzyma AFC. O. Od początku lecimy. To jest akurat z Rosji stacja. Czy tam, nie wiem skąd. Ze wschodu. Powiem tak, tutaj mamy średnie około 40. Radio, polskie radio 24. W przedsiębiorstwach zatrudniających do 10 pracowników. Prawie 5, 4900 prawie. Wyłączmy AFC. Zaraz. Okay. Bo jutro wolna środka. Muting, tak. Średnia ma... Idziemy dalej. Przelecimy przez cały zakres. Złoty nie dają teraz. Chodź jeszcze. Jeszcze
jeszcze tyle, co już było. Wielka sowa, były te najwyższe. Kochani, dziękuję. I ostatnia u mnie. Pani, która mnie boli. I koniec. Dziękujemy pani Jan. Wszystko zostało zestrojone elegancko. Okej, ja też trochę ściszę, bo to ja nie muszę krzyczeć przecież. Programator naprawiony, zrobiona podświetlanie. I teraz tak, tutaj widzę, że właściciel wypiaskował całą obudowę i nie wiem, czy to obudowę malować, czy po prostu sam sobie to zrobi. Bo jest ładnie przygotowana do malowania obudowa, ona jest czysta blacha po piaskowaniu. No dobra. Także efekt końcowy to by było na tyle z tego amplitunera AT9115 ZRK. No 9115 ma już wskaźniki LEDowe, a 9100 9100 czy 9110? Kurde, 00 9100 ma wskazówki. No dobra, ja pozdrawiam i do następnych filmów. W następnych filmach będziemy sprawdzać, co się grzeje w tym sprzęcie, słuchajcie. To jest taki Philips na live'ach, który był odtwarzany. Delikatnie coś się grzeje spod silnika prawdopodobnie, wiecie. No i dobra, ja zapraszam do łapek w górę, do subskrypcji kanału i tego DaiTV, tego tam dzielę co live'y. Coś tam zawsze będziemy kombinować w wolnym czasie na tym DaiTV, a do tej pory będą filmiki. Pozdrawiam i życzę miłego oglądania w następnych odcinkach.